Siemanko, ja nazywam się Macias i witam na kanale Metal Maniak. Klamry, haftry, heftry, żabki, czyli elementy mocujące stosowane w technologii podwójnego rąbka stojącego. Z tego odcinka dowiesz się wszystkiego na ich temat, co, gdzie, jak i po co. Dowiesz się też, gdzie takie rzeczy można zakupić i pokażę Ci, jak ewentualnie wykonać je samemu. Na dole w opisie pod filmem znajdziesz link do darmowego szkolenia Trzy sposoby na wiatrownicę. Jest to aż 60 minut darmowego materiału, więc gorąco polecam. A teraz, żeby nie przedłużać, intro i jedziemy! Żeby nie gmatwać całej sprawy, przyjmiemy jedno nazewnictwo. Będziemy nazywać te mocowania haftrami. I teraz rozróżniamy dwa typy takich hafter. Haftry stałe, czyli to ta tutaj właśnie, jednoelementowe, wykonane z jednego kawałka blaszki. Tak one wyglądają. I haftry ruchome. Ruchome, bo składają się z dwóch elementów i dzięki temu, że są skonstruowane z dwóch części, pozwalają na skok takiej heftry. Generalnie przy montażu używa się i tych, i tych. Zaraz sobie o tym powiemy. Haftry, które możemy spotkać na rynku, wykonane są albo z blachy nierdzewnej o różnych grubościach. Ta ma akurat chyba 0,4 mm. Bądź haftry wykonane z blachy ocynkowanej. W technologii podwójnego rąbka stojącego wyróżniamy dwie strefy montażu hafter. Strefę hafter stałych i strefę hafter ruchomych. Postaram się Ci to zobrazować przy pomocy makiety. Strefa hafter stałych to zawsze 1/4 długości całej połaci, ale nie więcej niż 3 metry. I wyznaczamy ją w zależności od kąta nachylenia dachu. Pozostałe 3/4 długości połaci to strefa haftr ruchomych, które to pozwalają na termiczny ruch paneli. Musisz wiedzieć, że panele na rąbek pod wpływem temperatury przemieszczają się od milimetra do dwóch w zależności od użytego materiału. Jeśli nie umożliwimy panelom swobodnej pracy, może dojść do pofalowania powierzchni dachu, a w skrajnych przypadkach nawet do jego uszkodzenia. Będzie to miało wpływ nie tylko na estetykę, ale również na szczelność. Generalnie pas haftr stałych będzie ulokowany na połaci w zależności od kąta jej nachylenia. I będzie to zawsze jeden z czterech wariantów. Wariant pierwszy rozpoczynamy od w zasadzie płaskiego dachu, kąt nachylenia mniejszy niż 10 stopni. Do 10 stopni będzie obowiązywała właśnie ta zasada. Wyznaczamy połowę długości połaci i pas haftr stałych będzie przebiegał właśnie po środku połaci, czyli 1/4 całej długości połaci. W tym miejscu będzie to pas haftr stałych. Wariant numer 2, kąt nachylenia dachu między 10 a 18 stopni. Wtedy wyznaczamy 1/3 długości połaci, mierząc od góry, od kalenicy. I w myśl zasady, że zawsze pas haftr stałych jest to 1/4 długości połaci, symetrycznie po obydwu stronach tej 1/3 kręcimy haftry stałe. Wariant numer 3. Kąt nachylania dachu między 18 a 30 stopni. Wyznaczamy 1/4 długości połaci i po obydwu stronach symetrycznie kręcimy w 1/4 długości połaci pas haftr stałych. Wariant ostatni, kąt nachylenia dachu powyżej 30 stopni. Wyznaczamy znowu 1/4, tak jak w poprzedniej sytuacji. Z tym, że haftry kręcimy od kalenicy do 1/4 długości połaci. Reszta haftry ruchome. Haftry stałe, jak i ruchome montujemy z reguły w odstępach od 40 do 60 cm w zależności od kąta nachylenia, kształtu dachu czy obciążenia wiatrem. Rozróżniliśmy już sobie haftry stałe i ruchome. Wiemy, że wykonać je można z różnych materiałów, z nierdzewki i
z blachy ocynkowanej. Teraz może dwa słowa na temat samych wysokości tych hafter, bo są dostępne właśnie różne modele o różnej wysokości, kiedy i jakie się stosuje. Taka klamra 25-26 mm, czyli mierzymy od podstawy do pierwszego zagięcia 25 mm. Stosowana jest najczęściej przy blachach powlekanych, stalowych, aluminiowych i tak dalej, kiedy montujemy bezpośrednio na membranę bądź na deskę, wtedy taka klamra jak najbardziej ma zastosowanie. Jeżeli chodzi o materiały naturalne, patynujące, takie jak tytan, cynk bądź miedź, je również możemy zamontować na haftry o wysokości 25-26 mm, pod warunkiem, że będą montowane na suchej desce bądź na fasadzie. Na fasadzie nie ma potrzeby użycia maty separacyjnej, a z reguły takie materiały są montowane właśnie na macie separacyjnej. Wtedy wymagane jest użycie nieco wyższej haftry z przedziału od 28-32 mm. Bo musisz wiedzieć jedną rzecz, taka klamra musi być dosyć solidnie przykręcona do deski i teraz, kiedy tutaj pod panelem mamy jeszcze kilka milimetrów dodatkowego oplotu, to ta klamra, ten spód jej dojdzie do samej deski i teraz powstanie bardzo silne naprężenie i nasz panel przeniesie to naprężenie, a to jest efekt bardzo niepożądany, więc staramy się go unikać i dlatego wymagane są haftry z przedziału od 28-32 mm. Pokażę Ci teraz, jak takie haftry poprawnie montować i jakich błędów unikać. A więc zakładamy taką haftrę na mały rąbek i przyciskamy do ścianki małego rąbka. Najczęściej popełnianym błędem jest właśnie montaż z przerwą, z taką luką między haftrą a ścianką małego rąbka. Przyciskamy i przykręcamy. I teraz haftrę nigdy nie przykręcamy na łączeniu desek. Staramy się celować w pełne pole. Będziemy mieli pewność, że ta haftra zawsze będzie solidnie przykręcona. Jeżeli będziemy montować na przerwach między deską, możemy trafić w przerwę. No i ta haftra nie będzie aż tak solidnie zamontowana. Jeżeli chodzi o przykręcanie samych wkrętów, staramy się, aby ten wkręt był wkręcony prostopadle do połaci, żeby łebek całkowicie się schował. Jeżeli przykręcimy tego wkręta pod kątem tak czy tak, ten łebek wystaje i teraz w momencie, kiedy przyłożymy kolejny panel, ten wkręt się na nim odbije. Będzie widoczne to z góry, a z czasem spowoduje, że ten panel będzie się rysował i dziurawił. Tutaj mamy trzy otwory, ale w zupełności dwa wkręty wystarczą. Jeżeli chodzi o haftry ruchome, tak samo dociskamy je do ścianki małego rąbka i przykręcamy wkręty, ale tutaj już wymagane będą wszystkie trzy wkręty. Przykręcamy solidnie, tak żeby się ta blaszka aż wciągnęła, żeby było płasko. Teraz przykrywamy kolejnym panelem i zamykamy rąbek. Takie gotowe, nierdzewne haftry możesz zakupić na przykład u mnie w sklepie na www.metalmaniak.shop w zakładce akcesoria montażowe, ale równie dobrze możesz je też wykonać samemu. Jedyne na co trzeba uważać to materiał, z którego będziesz je wykonywał. Najbezpieczniej zawsze wykonać je z tego samego materiału, z którego będą wykonane panele. Trzeba uważać na to, bo niestety niektóre materiały się gryzą, więc najbezpieczniej zawsze użyć tego samego materiału. Jeżeli chodzi o samodzielną produkcję hafter, są do tego specjalne urządzenia, a ja pokażę Ci, jak w łatwy sposób za pomocą cążków i małego rąbka bardzo szybko zrobisz sobie własne haftry. Do zrobienia haftry stałej potrzebujesz paska blaszki o szerokości około 30 mm i długości 70 mm. Teraz jak to zrobić? Przeginamy najpierw około 7-8 mm. O, w ten sposób. Teraz zakładamy to na mały rąbek. Można jeszcze troszkę docisnąć sobie. O, w ten sposób. Zakładamy na mały rąbek, przeginamy i przykładamy cęgi
u podstawy małego rąbka i jednym ruchem przeginamy na 90 stopni. I voilà, klamra gotowa. Można ewentualnie troszkę sobie to jeszcze przegiąć. O. I nasza własnoręcznie zrobiona haftra gotowa. Jeżeli chodzi o haftrę ruchomą, potrzebujesz dwa paski blaszki. Jeden szerokości około 25 mm, długość 100, a drugi 90 na 20. Tu postępujemy podobnie jak w przypadku stałej haftry. Przeginamy dziubek na te 5, 6, 7 mm. Dociskamy go lekko. Zakładamy na rąbek, przeginamy i na wysokości tutaj 25 przeginamy na 90 stopni. Teraz musimy przygotować podstawę takiej haftry. I wygląda to tak, że gdzieś 25 mm, będziemy z dwóch stron robić tą samą akcję, więc gdzieś 25 mm przeginamy lekko w dół i takie 4 mm niżej odginamy ją do góry, żeby nam taki zygzak powstał. Tu musi być miejsce, bo będziemy tą klamrę tutaj przykręcać w ten sposób. I to samo z drugiej strony. Przeginamy lekko i odginamy z powrotem. Powstało nam coś takiego. Teraz zakładamy to na klamrę. Tu o. I zaginamy to na górę. Musimy uważać, żeby tu nie było większej odległości niż 25 mm. Ja tak widzę, że jest troszkę za dużo, więc pozwolę sobie lekko przyciąć. I nasza klamra ruchoma. Gotowa. Tu przykręcamy dwa wkręty i jest git. Takie klamry możecie wykonać też na giętarce. Będzie ładniejsze gięcie, będzie ona bardziej taka w kątach zrobiona. Te wykonałem wcześniej. O. Tak wyglądają ręcznie zrobione przeze mnie haftry. I to też jest fajna opcja. Jeśli to wideo o haftrach Ci się podobało, daj znać na dole w komentarzu. Ja czytam je wszystkie, dają mi solidnego kopa. No i sprawiają, że chce mi się dalej nagrywać. A teraz pozdro i do następnego. Pamiętaj też o subskrybowaniu kanału, żeby nie przegapić kolejnej porcji metal roofingu.